Przy trzeciej walce bardzo proszę publiczność w Nowym Sączu, a także publiczność, która ogląda nas za pośrednictwem TVP Sport, o wielki entuzjazm, wielkie brawa, ponieważ za chwilę w ringu pojawią się najmłodsi fajterzy. Kategoria wagowa 37 kg, formuła Kicklight, 2 razy po 2 minuty. Poznajmy wojownika z narożnika niebieskiego. A będzie to 10-letni wojownik klubu UKS Fenix, mierzący 148 cm wzrostu. Panie i panowie, powitajmy Filip Król! A już teraz poznajmy jego przeciwnika w narożniku czerwonym. 12-letni zawodnik klubu Halny Nowy Sącz, mierzący 150 cm wzrostu. Panie i panowie, przed wami Miłosz Dąbrowa! Jest i drugi wojownik w ringu. Bardzo Państwu dziękuję za ten entuzjazm, za brawa dla obu wojowników. To wielka chwila dla nich. Życzymy im tego, żeby walczyli na zawodowych ringach największych światowych federacji. To nie mogą, na pewno nie pomogą. Każdy nastawiony z drogą, widząc wroga, bo nie ma Boga, nie ma przeznaczenia. No, przyznam szczerze, że taka sytuacja, jeśli chodzi o moje dokonania komentatorskie, zdarza się rzadko, żebyśmy mieli okazję podczas dużych gal komentować walki. No co by nie mówić, dzieci, to są zawodnicy, którzy za moment powalczą podczas tych dwuminutowych rund. UKS Fenix Nowy Sącz, to jest Filip Król. Bardzo podobne parametry fizyczne obu zawodników. 148 cm ma Filip Król, Miłosz Dąbrowa, więc ten reprezentant Halnego Nowy Sącz, 150 cm. Oczywiście kaski, oczywiście pełne zabezpieczenie. No, dla nich, dla tych młodych chłopców, to jest, myślę, ogromne przeżycie i wielkie wydarzenie. Tak, i dodajmy jeszcze, że to jest formuła Kicklight, a więc dozwolone są low kicki, także inne kopnięcia, nie ma kolan. I wszystko powinno być z ograniczoną siłą. Ale widzimy, że obaj mają duże serce do walki. Bardzo mocny początek z obu stron. O proszę, i obrotówka nawet pojawiła się, zatem już ten wachlarz techniczny, mimo bardzo młodego wieku, jest opracowywany przez sztaby szkoleniowe. Zresztą jeśli chodzi o Miłosza Dąbrowę, to jest nie pierwszy jego pojedynek na tak dużej gali. Tak, już wie, co to presja walki przy dużej publiczności. Trzeba też właśnie pochwalić reprezentanta Halnego właśnie za aspekty techniczne, za zadawanie ciosów, poruszanie się po ringu. Naprawdę, jak na 10-latka to robi wrażenie. No pamiętajmy o tym, że to są jeszcze dzieci, które uczą się tych wszystkich kanonów technicznych, zatem miło popatrzeć, że ładnie składają kopnięcia. Bardzo przyzwoicie są tutaj wyprowadzane te ciosy i elementy obronne, defensywa tutaj, proszę, nawet próba Supermana była. Zatem widać, że tam praca w klubie jest cały czas, można powiedzieć, organiczna. Dodajmy do tego, że w narożniku Miłosza Dąbrowy jest uczestnik walki wieczoru, a więc Łukasz Pławecki, założyciel i główny trener Halnego Nowy Sącz. No to ma już takie, można powiedzieć, przetarcie emocjonalne z miejscem, z ringiem. Pławecki, wierzymy głęboko w to, że w tej walce wieczoru, w której będzie
rywalizował z Mineiro, z Brazylijczykiem, sięgnie po tytuł mistrza świata, ale to jest melodia przyszłości, a teraźniejszość jest taka, że zakończyła się pierwsza runda starcia tych 10-latków, a więc Filipa Króla i Miłosza Dąbrowy. Starcie w miarę wyrównane, ale ze wskazaniem na Dąbrowę. No tak, młody zawodnik z Halnego z Nowy Sącz, bo obaj zawodnicy są z Nowego Sącza, ale reprezentant Halnego był inicjatorem większości akcji ofensywnych, większa agresywność w ringu. No i wydaje mi się, że jednak więcej celnych technik na jego konto. Przede wszystkim odnoszę wrażenie, że jest lepiej ułożony technicznie, choć oczywiście jeśli chodzi o tak młodych zawodników, trudno tutaj wskazywać na idealną technikę, natomiast no te jego akcje są poskładane, co by nie mówić. A biorąc pod uwagę fakt, że ma tutaj Łukasza Pławeckiego w narożniku, to na pewno jest to wszystko przetrenowane. Często jednak to, co na treningach, bardzo trudno przełożyć, gdy są emocje, gdy są flesze reflektorów na ten już ring. Ale ruszył mocno od początku Miłosz Dąbrowski. Te frontalne kopnięcia w wykonaniu zawodnika w czerwonym stroju, zresztą kolejne, po którym Filip Król ląduje na deskach, naprawdę to jest bardzo dobra broń. Oczywiście zawodnik Feniksa nie został wyliczony, teraz zebrał niskie kopnięcie, ale teraz on przeszedł do zdecydowanej ofensywy. Aczkolwiek widać no, delikatną też przewagę fizyczną zawodnika z Halnego, czyli Dąbrowy. Teraz nieprzepisowe kopnięcie. Zatem będziemy mieli chwilę przerwy. Tutaj jeszcze moment na poprawienie ekwipunku wojownika i za moment wracamy do rywalizacji. Znów otwiera frontalnym kopnięciem Miłosz Dąbrowy. Pojedynek przewidziany na dwie rundy, dwuminutowe, zatem jeszcze mniej więcej 50 sekund do zakończenia tego starcia. Widać, że tempo już troszkę opadło, jeśli chodzi o ten pierwszy moment. Naprawdę było bardzo eksplozywnie, można powiedzieć. Teraz już zawodnicy są troszkę bardziej zmęczeni. Widać, że już więcej chaosu, mniej przygotowanych ataków. Ale też druga runda wygląda inaczej pod tym względem, że teraz to Filip Król zaczyna atakować, zaczyna przyspieszać. Ma to dosyć różny skutek. No, widzieliśmy też raz wylądował reprezentant Feniksa na deskach, teraz była przerwa. No i właśnie dostał jednym z ciosów Filip Król i się musiał cofnąć. I teraz atakuje reprezentant Halnego. Zepchnął do narożnika ringu Miłosz Dąbrowa swojego oponenta. Piękny pojedynek. No zadowolony. W ten sposób się to kończy. Zadowolony jest Łukasz Pławecki. Przebił piątkę ze swoim podopiecznym. No i czekamy na werdykt. No, werdykt będzie jasny. Tutaj absolutnie nie będzie żadnych złudzeń. Miłosz Dąbrowa był dominatorem w tym pojedynku. On był bardziej precyzyjny. On inicjował większość ataków, on uderzał silniej, o czym mówili w naszym studiu dzisiaj goście, że w K1 niezwykle istotnym elementem, na który zwracają baczną uwagę sędziowie, jest moc i wymowa ciosów. No i to jest ten moment. Posłuchajmy oficjalnego rozstrzygnięcia. Szanowni Państwo, zanim ogłoszę werdykt sędziów, raz jeszcze proszę o wielkie brawa dla wojowników. Dla mnie i dla nas wszystkich. Obaj są zwycięzcami, że są tutaj z nami, że walczą, mają serce do walki i czystej sportowej rywalizacji. Ale teraz czas na werdykt sędziów. Ten pojedynek jednogłośną decyzją wygrywa Miłosz Dąbrowa! No i oczywiście nie było tutaj żadnych wątpliwości. Widzieliśmy z przebiegu tej rywalizacji zdecydowanie postacią dominującą był Miłosz Dąbrowa i on po raz kolejny w
zwycięża na zawodowej, co by nie mówić, gali, ale oczywiście w tej amatorskiej formule. Ten piękny puchar niemalże większy od niego. Operatorów TVP Sport, chłopaki, w takim wieku być w telewizji, największej telewizji sportowej w kraju. Teraz jeszcze tego z prawami. Ale Daniel, przyznasz, że mieliśmy trochę oporów, żeby komentować tego typu wydarzenia, ale z drugiej strony obronili się tym poziomem sportowym przede wszystkim, zaangażowania i podejściem do tej batalii ci młodzi zawodnicy. No i także gdzieniegdzie względami technicznymi, szczególnie było to widać u Miłosza Dąbrowy. Dosłownie chwila na to, żeby się przewietrzyć. Zatem trzymamy kciuki, wierzymy w to głęboko, że ten narywek kickbokserski będzie się rozwijał w dalszych latach i ci zawodnicy w przyszłości będą bohaterami tych głównych walk, już nie tylko w karcie wstępnej, ale w tej zasadniczej, no i oczywiście tych walk mistrzowskich, a przed nami wkrótce już to, co będzie działo się podczas karty głównej, a więc 9 pojedynków, ale o szczegółach, o tych pojedynkach opowiedzą nasi goście w studiu, z którymi oczywiście jest Anna Kozicka. Smashing this, make it all.